Hej, cześć, witam z tej strony Sizer, zapraszam was na trzeci odcinek z gry Escapist. Wow, co to było? Mniejsza. Zróbmy tak, bo ja nie wiem, kogo będę przeszukiwać. Już mam plan ucieczki, nagrywam jeden po drugim odcinku, bo to jest tak wciągająca gra. Natural, co ty masz na sprzedaż, powiedz, mój przyjacielu? Naprawdę już mam wszystko, co jest potrzebne. To pilot do TV, okej, to da się zrobić. Czy ma jeszcze handel? Natural. Nie wiem, czy oni coś chcą, czy nie. Dobra, ale idę stąd. Wiem. Zgarnę sobie jeszcze inteligencji do 30, żeby mieć. Może już niedługo tutaj z tyłu pojawi się green screen i będę tylko ja tutaj. Ja, czyli ja. Green screen, blue screen. Zobaczymy, ale raczej green screen. Ile tu mam? 30, może być. Kogoś pobili, a ja sobie chodzę z wszystkimi moimi nielegalnymi przedmiotami. Ucieczka jest bardzo prosta, z tego co tak sobie troszeczkę pochodziłem. Afarydem, proszę. Jedzonko. I zadanie. Zaraz, chyba. Halo. Panie Mandzio. Troszeczkę taśmy masz. Jest czas wolny, zaraz sobie ogarnę ten czas wolny. Tutaj nawet nie chcę iść. Czas wolny, to ja mogę tutaj wychodzić. To podkładam. Zrobimy sobie to wezmę. To wezmę. To i to. Czy ja mogę skraftować? Coś się kraftowało. Inaczej. Co z tym mogę zrobić? No, powiesić tutaj jako takie zasłonki. Nie? Mogę mieć. Jest na 10, ale na razie to sobie to zdejmę. Mam pełną szafę, pełną komodę, biurko. Rezi coś ma ciekawego w szafce, szczotka do zębów, książka. Już, teraz stąd wyjdę. DVD, nóż. Jakieś inne bzdety. Potrzebuję śrubokręt. Bardzo bym chciał śrubokręt. Ile do TV może być? Pluszowy miś. Misia sobie też wezmę, bo wiem, że tam też są takie zadania. W razie czego i jakby jednak bym się przydał, to żeby mieć w razie W. Grzebień, nożogrzebień. Ogarnijmy zadanie. Kto chciał? Rezi, chciałeś pilot do TV. Tylko gdzie ja teraz ciebie mogę znaleźć, powiedz mi. To więzienie jest tak wielkie. A zarazem tak małe, że... Rezi, Nitro, Alien, co tu masz na sprzedaż? Przyjacielu. Magazyn, wiem, że magazyn ktoś też chyba jeszcze chciał. Magazyn? Nikt? Wszyscy tam się spotkamy. Siema, Rockens. To dużo tych mam, tak? Nitro, Gimper, Alien, Rock. Jest Rezi. Chodźmy tu. Weź sobie to. Rockens. Ranny apel będzie niedługo. Zamierzam dać wtedy komuś nauczkę. Okej. Okay. To mamy folia ma się da magazyn. Magazynu nikt już nie potrzebuje. Plakat, nie magazyn. Okej, Rockens. Rockens oberwał. Coś jeszcze tu oberwał, czy tylko Rock? Jest pilnik. Rock ma pilnik, czyli coś, co mi się naprawdę przyda. Proszę mnie zostawić.
tak, norma robocza. Muszę wykonać teraz normę roboczą, żeby ją wykonać. Pozostawić, to odłożyć, to wziąć. Po prostu odłożę to na... Dobra. Znaczy co do czasu zerkam na drugi monitor, żeby wykontrolować, czy nic się nie psuje. No magazyn mam... Po cholerę mi on tak. Tak. A, bang, bang, bang. Bang. 6. Poczekajcie, jakbym zrobił tak. Mogę udawać strażnika, co nie? Wiem, że to mi się przyda. Normę roboczą wyrobiłem, to mogę stąd wyjść. Dzień dobry, panie Mandzio. Roka znowu pobi. Rok to ma Friedel. To jest coś, co mi się przyda. Ja nie mam już miejsca na takie rzeczy i mam za dużo. Dwa pilniki sobie zostawię. Tak sobie to robię. Te rzeczy są dosyć ważnymi rzeczami. A te znowu. Rezy to jest ten rok. Rezy, jak masz? Mam za dużo zadań. Co mam za zadanie? Tak sobie tu. Znaleźć zestaw do pedicure dla roka. Znaleźć plaka dla Gimpera. Krem do rąk dla Mandzia. Na kolacji na porannym apelu odwrócić uwagę. No dobra, czyli nie uciekniemy, uciekniemy w dniu piątym dopiero. Jak mi się wydaje. Odłóżmy to. Ja sobie to wezmę na tej strażnicy. Może ktoś wezmie się od nas. Nie potrzebuję to naprawdę. Ucieczka stąd jest prościejsza niż mi się wydawało. Naprawdę. Aż dziwne. Kamerka jest troszeczkę, ja bym musiał być gdzieś w takiej odległości, ale w tym momencie musiałbym krzyczeć. A kamerka, widzicie, jak bardziej wyprostuje, jeszcze bardziej, to jest jeszcze gorzej. Ćwiczenia, okej, okay, poranne ćwiczenie. Ty masz rys. Nie, Rojo. Rojo ma coś na sprzedaży. Pilnik. No, mam dużo dosyć. Jążegowo. Naturalny, sorry, no. A nie alien. No alien znowu nie żyje. Mam za dużo... Mam za dużo... zadań. Potrenujmy chwilę. Powtórzeń. Prysznic, ok. Czyli w tym momencie mogę tak. Nitro ma coś na... Której ma z was na... Masz alien? Rojo? Widziałem. Milion zadań, ja mam już wszystkie zadania. Sorry, Mandzio, muszę z ciebie zrezygnować, tak. Imperatorzy zrezygnujemy. Patrzmy natural oficer, nie. Rezi. Lekarstwo. Okej. Okay. Mandzio lekarstwo potrzebuje, ale rezi. Nie. Dobrze, dobrze, odejdźcie. Lekarstwo. Ktoś musi mieć lekarstwo w biurku. Raczej. Żeby zawsze było w biurku. DVD,
ratowany, kurczę, to mi nie jest w ogóle potrzebne. Lekarstwo, no nikt nie ma lekarstwa. Przepychacz, nitro. Wachlarz, no ludzie, no. Polacja, ja po polacji mówię. Tak, teraz to od razu już tam zapierdzielam na kolację i zrobimy sobie zadymę. Halo, panie strażnik, proszę mnie zostawić. Teraz muszę ogarnąć sobie widelce. Tak, tak. Zaraz. Wiesz, czasem nie chciał mi się, czekajcie, noże grzebień sobie wezmę. Rydle sobie zostawię. Zrobimy tak. Czego mi się na razie zostawię, tak samo. Poczekajcie, co to ja mam? Talk kosmetyczny. Też nie chciał talku kosmetycznego, ale ja anulowałem. Wachlarz. Co chcę? Okay, ja wiem, gdzie jest wachlarz ogólnie. Halo, panie oficerze, tu noże grzebień leży. Dziękuję. Czasem Royo nie ma wachlarza. Nie, Gimper? Tu gdzieś był wachlarz, ja pamiętam. Samo albo Nitro. Halo, panie... Pan karetka jechał. O jest. Nitro miał. Wachlarz potrzebuje... Nitro. Wziąłem Nitrowi wachlarz po to, żeby dać Nitrowi wachlarz. Co ty masz? Lekarstwo przyda mi się. Alien nic nie ma. Nitro! Przyjacielu, chodź tutaj. Proszę cię. Bardzo mandzio. Jest śrubokręt. Rojo. Wiecie, jest Rockens, ktoś potrzebował lekarstwa, a lekarstwo po mandzie właśnie. Nitro, Royo, Rock, Imper, Natural. Gdzie i samu, a gdzie mandzio? Jest mandzio. Proszę. Wchodzą mi się te dwie rzeczy, żeby... Kręćmy sobie wentylację. Okej, okay, wejdźmy na górę, zobaczmy co tu mamy. Borba z kontrabandem, no okej. Okay. Wyda się. Tu jest metalowe listwy. Jakieś drabinka i tak dalej, okej. Okay. I zejdźmy sobie z góry, przenieśmy stolik sport na miejsce i tutaj położymy to i weźmy te dwie. Czarny apel, czy na czarnym apelze coś miałem zrobić? Patrzmy, poczekajcie. Po porannym apelu, okej. Okay. Chcę wiedzieć kto jest. No jestem już. Kurde! Zabiję down. Miałem spację naciśniętą. Co tutaj? Rezi. Halo, proszę mnie zostawić. Plakat, no ale... Gaszenie świateł, czyli teraz mógłbym teoretycznie uciec. Ja muszę się wcześniej na to przygotować, dobra. Zrobimy tak, że ja sobie prześpię to.
I skończę nagrywanie tego odcinka. Widzimy się za chwilę, bo ja znowu będę teraz tak, zakończę odcinek i będę nagrywać kolejny od razu dla was na zapas. Więc trzymajcie się ciepło, łapa do góry. Widzimy się za chwilę, czyli jutro, was w kolejnym odcinku z The Escapist. I tym razem już na 100% uciekniemy z tego więzienia. Trzymajcie się ciepło, hej.